Bikejoring to norweska dyscyplina sportu zaprzęgowego, która staje się coraz bardziej popularna również w naszym kraju. Jest ona doceniana przez ludzi zwłaszcza za możliwość zacieśnienia więzi z czworonogiem oraz ciekawy sposób na aktywne spędzanie czasu. Sport ten polega na wyścigach, w których kolarz ciągnięty jest przez psa na kilkukilometrowej trasie. Pies przymocowany jest liną do roweru, a człowiek musi dobrze współgrać ze swoim pupilem. To od psa zależy tempo. Niektóre zwierzaki mogą pokonywać trasę z prędkością nawet 50 km na godzinę. Ta forma wyścigów psich zaprzęgów powstała w latach 90. w Europie Zachodniej. Wtedy to właśnie wielbiciele wyścigów postanowili konkurować ze sobą także w ciepłych okresach w roku, a nie jedynie w zimie. Co ciekawe, rywalizacja w tym sporcie odbywa się zarówno latem, jak i zimą. Dyscyplina ta przypomina nieco sport ekstremalny z uwagi na rozwijaną prędkość. Pies przywiązany jest do główki ramy roweru z 2,5-metrową elastyczną liną. Zawodnik w tym sporcie nazywany jest maszerem. Pies, jaki weźmie udział w wyścigu, może być dowolnej rasy, ale musi mieć minimum 12 kg. Wyścigi odbywają się przeważnie w postaci indywidualnej jazdy na czas, są także podzielone na poszczególne etapy. Do pokonania może być trasa od 4 do 10 km, w zależności od panującej temperatury. Im jest ona niższa, tym dystans może być dłuższy. Zawodnicy biorący udział w wyścigu dzieli się ze względu na wiek oraz płeć. Juniorzy w wieku 14-17 lat do startu w zawodach potrzebują zgody swoich opiekunów prawnych. Następną grupą są seniorzy w wieku 18-49 lat, a ostatnią weterani od 50 lat. Trasa, na jakiej muszą ścigać się zawodnicy, wynosi przeważnie od 4 do 10 km. Zawody nie są przeprowadzane w przypadku, kiedy temperatura wynosi powyżej 20 stopni. Natomiast przy temperaturze 16-20 stopni trasa może wynosić do maksymalnie 8 km. Takie ograniczenia mają tutaj miejsce ze względu na bezpieczeństwo głównie psich zawodników. Pies nie jest w stanie tak efektownie jak człowiek oddawać ciepła, a więc jest on w większym stopniu narażony na przegrzanie organizmu. Szczyt te sezony to dla tego rodzaju wyścigów przypada na jesień oraz początek zimy. Wtedy to właśnie temperatura powietrza jest optymalna. Jakie psy mogą brać udział w bikejoringu? Jeśli chodzi o rasy psów, nie ma tutaj ścisłych wytycznych. Każdy pies, niezależnie od swojej rasy, może wziąć udział w wyścigu. Ważne jest jednak to, aby czworonóg był całkowicie zdrowy i ważył minimum 12 kg. Są jednak pewne rasy, które mają naturalne predyspozycje do długiego biegania, np. malamuty. Dla pupili z krótkimi nogami takie biegi mogą okazać się problematyczne. Istotne jest przede wszystkim to, aby na początku swojej przygody z bikejoringiem nie obciążać zbytnio zwierzaka. Bieg nie może więc trwać zbyt długo, godzinę czy dwie. Należy zaczynać od kilku minut wzmożonego wysiłku i stopniowo przyzwyczaić psa do takiej aktywności. Nigdy nie powinno się zmuszać zwierzaka do biegu, jeśli tego nie chce, zwłaszcza w ciepłe dni, gdy może być to dla niego niebezpieczne. Jak się przygotować? Należy przede wszystkim pamiętać, że ten sport nie jest to tylko jazda na rowerze z przypiętym do niego czworonogiem. Jest to głównie właściwy trening kondycyjny nie tylko pupila, ale również kolarza. Musi on nauczyć się przede wszystkim współpracy ze zwierzakiem i dobrego porozumienia z nim. Pies zawsze biegnie przed rowerzystą, więc maszer musi przekazywać mu informacje, gdzie ma biec. Podstawą jest oczywiście nauka podstawowych komend, czyli prawo, lewo, stój. W ten sposób można bezpiecznie pokonywać daną trasę. Po nauczeniu psa podstawowych komend można przejść do dalszego szkolenia, które opiera się na nauce sprawnego i bezpiecznego wyprzedzania innych zawodników startujących w zawodach. Pies powinien być przygotowany do wysiłku w sposób stopniowy, dobrze, jeśli będzie przebiegało to pod okiem doświadczonej osoby, która da amatorowi cenne wskazówki i ustali odpowiedni plan treningowy. Należy także popracować nad własną kondycją, aby nie spowalniać biegnącego psa. Najważniejsze jest doskonałe porozumienie między człowiekiem i psem, ponieważ bez niego nie można liczyć na sprawne pokonywanie ustalonej trasy. Ważne jest to, aby treningi były przeprowadzone dopiero po 2-3 godzinach od spożytego przez psa posiłku. Nie należy zapominać również o odpowiednim nawodnieniu pupila. Jakie akcesoria są potrzebne do bikejoringu? Szelki dla psa. Polecane są zwłaszcza szelki typu sled, zrobione z wytrzymałej i odpornej na uszkodzenia taśmy, które idealnie dostosowują się do ciała zwierzęcia. Smycz z amortyzatorem pozwala zapobiegać szarpnięciom. Rower terenowy.
Można nim w sposób wygodny dla człowieka i psa pokonywać nawet bardzo trudne odcinki tras. Koniecznie kask rowerowy z atestem. Okulary rowerowe ochraniające oczy przed przedostaniem się do nich różnych zanieczyszczeń i drobinek. Wysięgnik do kierownicy, wykonany z elastycznego tworzywa, zapobiega wkręcaniu się smyczy w koła roweru.